Cześć, z tej strony FRIX i witam Was w filmie instruktażowym przed eventem Hide and Seek, który odbędzie się 21 września 2024 roku, czyli w tą sobotę. Hide and Seek jest to event polegający na zabawie w chowanego. Wy się chowacie, a ja i pewien zielony goblin będziemy Was szukać. Przejdźmy do zasad. Jeżeli chodzi o dozwolone pojazdy, którymi możecie się przed nami chować. Z drzewka amerykańskiego M2A2 oraz M22. Z drzewka niemieckiego Panzerjäger 1, Flakpanzer 1 oraz Sonderkraftfahrzeug 221. Chyba. ASU-57 jeżeli chodzi o drzewko rosyjskie, Tetrarch u Brytoli, Kenii u Japończyków, Włochy, no to tutaj klasyczny duet L3 oraz R3 i z drzewka francuskiego traktorek P7T oraz AMR35. Jak widzicie, są to dosyć małe pojazdy, łatwo będzie się nimi skitrać i myślę, że każdy ma przynajmniej jeden z tych pojazdów, żeby nie robić problemu, że wiecie, że będziecie musieli kombinować, jak te pojazdy zdobyć, bo większość z nich jest na początkowych tierach gry. Przejdźmy teraz do zasad, a więc zasada numer 0, czyli najważniejsza, obowiązuje zakaz używania krzaków. Na czołgach oczywiście. Kamuflaże są dozwolone. Jeżeli ktoś będzie miał krzaki, no to zaraz przejdziemy do jakby kar i tak dalej, ale to dopiero za chwilę. Obowiązuje zakaz chowania się w sposób wykorzystujący błędy gry, na przykład chowanie się w teksturach i tym podobne. To jest, myślę, tłumaczy się samo przez się, nie wykorzystujemy błędów gry w chowaniu się. Obowiązuje zakaz fizycznej współpracy w chowaniu się, czytaj wyciągarki oraz wzajemne wpychanie się w jakieś dziwne miejsca. To też rozumie się samo przez się, chodzi o to, żebyśmy my mogli was znaleźć, a nie, że wy się wepchniecie w jakieś miejsce, gdzie, nie wiem, gdzie tak naprawdę dostać się można tylko i wyłącznie, jeżeli my byśmy się jako szukający wepchnęli, co nie ma żadnego sensu. I teraz punkt trzeci. Moderatorzy, będzie ich dwóch podczas eventu, udzielają jednego ostrzeżenia za nieprzestrzeganie zasad, drugie skutkować będzie kickiem z sesji i eliminacją z zabawy. Także jeżeli naruszycie jakąś zasadę, no to moderatorzy mają tutaj możliwości jakby egzekwowania swoich kompetencji. Punkt czwarty. Po zakończeniu fazy chowania się, jakby powiem o tym za chwilę, należy wyłączyć silnik i obowiązuje zakaz przemieszczania się. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi przypadek, kiedy moderator nakaże zmianę kryjówki. Punkt piąty. Po zakończeniu fazy chowania się moderatorzy będą sprawdzać kryjówki wszystkich graczy i w wypadku konieczności zmiany kryjówki gracz ma na to 30 sekund. Jeżeli po upływie tego czasu gracz nadal będzie się przemieszczać, zostanie wykopany z sesji. Kiedy już moderatorzy sprawdzą kryjówki wszystkich graczy i stwierdzą, że są one ok, startujemy timer i my jako szukający zaczynamy. Przejdźmy teraz do etapów, ponieważ ten Hide and Seek będzie miał 3 etapy i 3 mapy, na których będziemy się bawić. Pierwszy etap i najbardziej skomplikowana mapa, największa mapa i mapa, na której będzie najwięcej kryjówek, ale to jest mapa, na której również będzie musiało się zmieścić najwięcej graczy, ponieważ jeżeli zostaniecie znalezieni, no to wypadacie z gry i niestety dalszy ciąg zabawy będziecie mogli śledzić tylko i wyłącznie w roli widza na moim streamie. Pierwsza mapa to Breslau. Obecnie widzicie, gdzie możecie się schować, a gdzie nie. Jest to oznaczone czerwonym kolorem. No i będziecie się chować przez 10 minut. Po upływie 10 minut moderatorzy sprawdzą wasze kryjówki. Jeżeli wszystko będzie ok, Smigol i ja wyruszamy na łowy i szukamy was przez 30 minut. Po 30 minutach patrzymy, kto przeżył. No i ten, kto przeżył, przechodzi do następnego etapu. Następny etap to Ardeny. Widzicie mapę w tym momencie. Chowanie się 6 minut i szukanie 15 minut. Jako że tutaj ta mapa jest zdecydowanie mniejsza. Także i wy macie mniej czasu i my mamy mniej czasu. No i kto przeżyje Ardeny, przechodzi do finalnej rundy, czyli północne Niderlandy. Tutaj widzicie, że ten obszar, na którym możecie się schować, nie jest gigantyczny. No ale tutaj będzie mniej osób do znalezienia. No i jako że tu już będą tylko i wyłącznie najlepsi, no to na chowanie się będziecie mieli 5 minut. No i będziemy was szukać aż do skutku. Trzecie miejsce w Hide and Seeku otrzyma 150 złotych orłów. Drugie miejsce otrzyma tych orłów 1000, a zwycięzca otrzyma orłów 2500. Teraz tak, jeżeli jakiś twórca kontentu, który będzie brał udział, ponieważ kontaktuję się obecnie z kilkoma polskimi streamerami i jeżeli któryś twórca kontentu weźmie udział w tym evencie Hide and Seek i nie daj Boże wygra, albo znajdzie się na miejscu, które da mu jakąś nagrodę, no to uważam, że uczciwe będzie, jeżeli tą nagrodę rozlosuje wśród członków swojej widowni i ja tą nagrodę wtedy sfunduję. Więc myślę, że to będzie bardzo fajna inicjatywa. Te zasady są dostępne na moim Discordzie, link do niego w opisie. No i przypominam, 21 września 2024 roku, godzina 19. Widzimy się na moim kanale, na streamie. No i co? Wy będziecie się chować, a ja będę was szukał. Czołgiem i do usłyszenia.